Zamek w Melsztynie wzniósł w XIV wieku jeden z najbardziej wpływowych możnowładców, Specymir Herbu Leliwa. Początkowo pełnił funkcję rycerskiej rezydencji i zajmował południowo-wschodnią część obecnego terenu. Kilkadziesiąt lat później wybudowano basztę mieszkalno-obronną, tak zwany donżon, oraz mur łączący ją z dotychczasowym zamkiem. To właśnie resztki tej wieży zachowały się do dziś. W XVI wieku nowi właściciele Jordanowie przebudowują gotycki zamek w stylu renesansowym. W późniejszych wiekach posiadłość trafia do Tarłów, a następnie Landskoroński, w których rękach pozostaje do XVIII wieku. Ocalały z potopu szwedzkiego zamek zostaje w 1770 roku zajęty przez konfederatów barskich, a następnie splądrowany i spalony przez wojska rosyjskie. Od tego czasu zamek pozostaje w stanie ruiny. Jeszcze w połowie XIX stulecia Landskorońscy próbowali ratować ruiny, wybudowano nawet niewielkie drewniane schronisko, które zostało zniszczone podczas I wojny światowej. Zamek jest tematem wielu podań ludowych. Podobno średniowieczna siedziba istniała tu jeszcze przed zamkiem Leliwitów, a gościła w nim księżna sandomierska i krakowska Kinga, uciekając na Węgry przed Tatarami. Lochy zamkowe ciągną się ponoć pod Dunajcem do oddalonego w linii prostej o 3 km klasztoru reformatów w Zakliczynie, a w jednej z odnóg miały zostać ukryte wielkie skarby melsztyńskich. Jednak ich poszukiwacze odnaleźli tylko rozpadającą się ze starości beczkę wypełnioną winem. Po II wojnie światowej zamek trafia do nadleśnictwa. Pozostawione same sobie ruiny zarastają i niszczeją. Pierwsze prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne, mające na celu przekształcenie zamkowej wieży w punkt widokowy, ruszają w 2017 roku. Od tego czasu co rok przeprowadzany jest kolejny niewielki etap prac, wolno zmierzający do ambitnego celu. Z tej niegdyś imponującej warowni do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości murów obronnych oraz fragmenty wieży zamkowej z końca XIV stulecia.